Witam serdecznie, szczególnie Was, wszystkie wodniki, bo dzisiaj będzie wróżba dla wodników na rok 2020. O, już niedługo, równy rok. I zobaczymy, co tutaj ciekawego los dla Was przygotował i powie przez tarota. Co ciekawego, drogie wodniki, Was czeka w tym nadchodzącym roku. Ale karty musimy potasować. Jeszcze chwileczkę. Dobre tasowanie karty, jak wiecie, to jest podstawa. Przyjmujemy, że już są popasowane, przynajmniej troszeczkę. I co, drogie wodniki, rozkładamy lewą ręką na trzy kubki i sprawdzamy, co tutaj los dla Was przygotował. Jeszcze sekundkę. I jeszcze trzy karty. I sprawdzamy. W samym środku jest trójka mieczy, która przedstawia tutaj serce przekute mieczami, czyli to mogą być jakieś drobne problemy uczuciowe. Tym niemniej dość szybko tutaj jest jakiś facet, tutaj jest giermek kielichów, który tutaj nasze problemy uczuciowe rozwiąże. Jest tutaj osoba, która może mieć co prawda trochę skłonności do nałogów. Jak widać, jest tutaj pan, którego z kieliszka jakaś rybka wystaje, czyli ktoś ze skłonnościami do nałogów. Kto lubi się zabawić, ale on może nas pocieszyć i wyprowadzić z tej sytuacji, która mówi, jak tam jest trójka mieczy, a tutaj jest wieża Boga, czyli coś nam się zmieni w takiej sytuacji uczuciowej. Być może w pewnym momencie będzie nam się wydawać, że tutaj jak na wieży Boga coś tam jest nie do końca dobrze, tutaj przejmujemy się, ale to się wszystko powinno dość szybko wyprostować. Siódemka kielichów mówi, że tutaj mamy duże plany, myślimy, że wszystko się zmieni. Ta zmiana sprawi, że będziemy otwarci, otwarte na wszystko. Być może nie wszystkie plany i marzenia nam się zrealizują, bo tutaj jak widać na tej siódemce jest bardzo dużo rzeczy, o której ta pani z chustą rozpostartą mówi, że o, tutaj wszystko by się chciało zrealizować. Niestety wszystkiego się nie da, ale jest tutaj królowa kielichów, czyli to jest taka kobieta, która umie zapanować nad swoimi uczuciami. Jakie by one nie były na samym początku, tutaj ta królowa kielichów z najgorszych czeluści, nieszczęść i tak dalej zawsze potrafi wyjść z uśmiechniętą miną, zawsze tutaj sprawi, że można przytulić cały świat. I dla Was, drogie wodniki, to jest właśnie ta karta, która mówi o tym, co tutaj pozytywnego nas czeka w tym roku 2020. Czyli dużo emocji takich pozytywnych, dobre nastawienie do świata, a jednocześnie dużą dawkę miłości i uczuć. Dodatkowo jest tutaj rydwan. To jest rydwan zaprzężony w białe ptaki, które ciągną ten rydwan do przodu, więc to jest ten moment, kiedy czasem coś się musi zawalić, żeby poszło do przodu. I rydwan mówi o tej sytuacji, kiedy jest to parcie do przodu. Idziemy, koła się kręcą, idziemy do przodu. Jest tutaj kobieta na tym rydwanie, która nim powozi i w dobrym kierunku nas ten rydwan wiezie. Te wszystkie rzeczy, które nam się przytrafiają i wydawałoby się, że nikt nie lubi zmian, ale te zmiany są potrzebne, żeby właśnie podążyć ku nowości. I ten rydwan sprawia, że jesteśmy w stanie do lepszego życia podążyć, a czasem niektóre rzeczy muszą się zapaść, tak jak tutaj wierzy Boga. Ten rok 2020 powinien być na pewno dobry dla Was, wodniki, pod względem finansowym, bo jest tutaj szóstka monet, czyli pan, który ma dużo finansów, dużo możliwości takich materialnych, jak widać nawet jest tyle tych pieniędzy, że można je rozdawać. Są tutaj ludzie na dole, którzy proszą o jakąś pożyczkę, o jakąś zapomogę, a Wy, drogie wodniki, jesteście w takiej sytuacji, że te pieniądze Wam się będą należeć w tym roku. Jest tutaj zasadniczo ostatnią kartą jest świat. To jest ostatnia karta z
talii, jest to z dużych arkan, bo z małych jest jeszcze coś innego, ale z dużych arkan jest to świat, który mówi o takim ładzie światowym, kiedy wywodniki patrzycie, że ta sytuacja, o której Rulwan mówi, doprowadzi do tego, że świat wszystko się znajdzie na swoich miejscach, a świat będzie jakby pełnią. I to jest właśnie taka karta pełnia świata, kiedy cała sytuacja robi się spokojna, uporządkowana i stabilna. I do tego, drogie wodniki, będziecie dążyć. Czego wam życzyć? Nie, jeszcze zrobimy z trzech kart, drogie wodniki. I zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego. Tutaj pomyślcie, czy jakaś sytuacja tutaj w najbliższym czasie chciałybyście znać odpowiedź. No i wybierzcie te trzy karty. Zrobię to za was, ale wy myślicie, jakbyście, którą byście wybrały. Tą, a może wybraliście. Jest. No, to jest bardzo dobry wybór. O ile na samym początku jest cesarzowa, która sprawia, że tu jest taka kobieca siła, siła uczuć, siła macierzyństwa, siła takich kobiecych zdolności, która pozwala ogarnąć ten świat i sprawić, że ten świat działa troszeczkę tak, jak kobiety by tutaj chciały. I są tutaj w środku problemy do pokonania. Siódemka buław przedstawia jako faceta, który idzie po jakimś płocie, po jakichś tyczkach, balansuje z lewa na prawo i to na pewno nie jest proste. I to przedstawia te problemy, przed którymi, drogie wodniki, staniecie. Kiedy wydawałoby się, że są rzeczy, które są trudne do pokonania, nie da się, a jednak da się. To są takie problemy, które na początku wydają się trudne, a po pokonaniu nagle się okazuje, że wcale nie było tak źle. Dajemy radę, wszystkie przeszkody są do pokonania i, drogie wodniki, jeżeli są jakieś problemy, trzeba je rozwiązać na bieżąco i nagle się okazuje, że bardzo dobrze z nimi będzie. I ostatnią kartą jest gwiazda. Ja bardzo lubię tą kartę. No, ona przedstawia taką gwiazdkę z nieba, że to szczęście, powodzenie czasem znikąd, jak ta gwiazdka z nieba spadnie i nam pomoże w naszym działaniu. To też oznacza takie troszeczkę losowe rzeczy. Takie przeznaczenie, takie szczęście, taki fuks troszeczkę. I taką właśnie gwiazdkę z nieba, która, drogie wodniki, tutaj czeka tylko, żeby spaść w tym roku i pomóc wam w życiu i rozjaśnić to życie, sprawić, że będzie tak jak ta gwiazdka z nieba. Radosne, przyjazne i miłe dla was, drogie wodniki. Więc niech ta gwiazdka z nieba dla was spadnie jak najszybciej w tym roku 2020 i niech świat będzie dla was łaskawy. To tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A już niedługo będzie wróżba na wiosnę. No, ale na to jeszcze trzeba chwileczkę poczekać.